Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest wiara twoja, niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ewangelia Mateusza 15:28. Wiosną 2020 roku nastała pandemia. Rządy wprowadziły przymusową kwarantannę w domu. Szkoły zostały zamknięte. Życie w wielu sferach przeszło w stan chaosu. Ludzie, którzy obracali milionami, musieli usiąść w domu przed laptopami ze słabym łączem i krzyczącymi dziećmi w tle. Pewien doświadczony menedżer powiedział: Odrzucenie home office jest związane z tym, że menedżerowie wiedzą, czym jest przekleństwo samotności. Dla niektórych ich 6 ekranów, które posiadają w swoich salonach handlowych, jest symbolem ich statusu. Przed jednym laptopem w pokoju czują się mniej ważni, a nawet strąceni ze stanowiska. Kryzys wywołany COVID-19 i związanymi z tą chorobą obostrzeniami i przepisami uderzył także w chrześcijaństwo w czasie obchodzonego wtedy postu. Post to czas, w którym chrześcijanom tak czy siak zaleca się zrezygnować z rzeczy służących przyjemnościom. Każdy powinien w tym czasie zwolnić, uspokoić się i wyciszyć. Wsłuchać się w swoje wnętrze. Gdy ucichł hałas galerii handlowych, na jaw wyszło to, przed czym człowiek ucieka. Niepewność, samotność, konieczność korekty. Być może na drodze do wewnętrznego miejsca ciszy odkryliśmy osobiste wezwanie kierowane do nas przez Boga. Usilne wołanie Boga, który nam radzi: Musisz całkowicie zmienić swoje życie, aby wyjść z życiowego kryzysu, w którym tkwisz, i odnaleźć sens życia, aby odnaleźć Boga w twoim życiu. On przychodzi do ciebie w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Każdy z nas może się zarazić wirusem. Niejednokrotnie stanowi to wysokie ryzyko dla naszego ciała. Boimy się i jest to strach uzasadniony. Jednak problem ludzkiej natury jest głębszy i Jezus Chrystus mówi o tym w Ewangelii Marka 7:4. Jest tak, jakby Jezus tam mówił: myjecie wprawdzie dokładnie wasze dłonie, oczyszczacie kubki i szklanki i naczynia i dezynfekujecie nawet siedzenia i poręcze. Udajecie się na kwarantannę, ale zapominacie oczyścić wasze serca. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, chciwość, złość, podstęp. Ewangelia Marka, 7 rozdział, 22 i 21 werset. Serce musi być oczyszczone. W nim tkwi korzeń wszelkiego zła. Wewnętrzny proces oczyszczenia, dopełnienia i oczyszczenia dopełnia się na drodze pokuty i wiary w Pana Jezusa Chrystusa. Kobieta, którą spotkał Pan Jezus Chrystus po wygłoszeniu swojej przemowy z poprzedniego, wcześniejszego rozdziału, 6, bardzo dobrze to zrozumiała. Uwierzyła i jej córka została uzdrowiona, jak to czytamy w Mateusza 15, rozdział 28, werset. Tak, wiara Pana Jezusa Chrystusa jest aktualną i jedyną drogą zbawienia. Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł do niej: Niewiasto, wielka jest twoja wiara. Niechaj ci się stanie, jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Ewangelia Mateusza 15:28.